Coś się stało na ulicy na rogu Płaskiej i Żernickiej we Wrocławiu. Widać dwa wozy straży pożarnej, karetkę pogotowia. Paru strażaków. Jest dzisiaj 8 maja 2013. Nie wygląda to na wypadek czy kolizję samochodów. Raczej jakiś problem zdrowotny czyjś. Jeszcze raz dwa wozy straży pożarnej. I przypuszczam, że za chwilę sprawa się wyjaśni. Tam stoi kolejne auto róg Żernickiej i Szczecińskiej. Być może w jakiś sposób powiązane z tym zdarzeniem. Ostatni widoczek na róg Żernickiej, Szczecińskiej i Płaskiej. Nie widać, żeby to była jakaś kolizja samochodów. Być może jest jakiś problem z pieszym. Tam jest jakieś autko. Tutaj jest jakieś autko i ambulans. I dwa wozy straży pożarnej. 8 maja. Godzina 19:30 2013 roku. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia.